Witam w przewodniku dotyczącym nowego systemu telemetrycznego Fendt Connect. Zaprezentuję Państwu, jak dodać maszynę do konta. Wchodzimy na stronę www.fendtconnect.com. Wprowadzamy adres e-mail oraz hasło i logujemy się do systemu. Wybieramy zakładkę Moja flota. Następnie Dodaj maszynę. Wprowadzamy numer VIN i klikamy Szukaj. System wyszuka markę i model ciągnika po wprowadzonym numerze seryjnym. Sprawdzamy i potwierdzamy poprawność. Kolejny krok to wybór centrum serwisowego, czyli dealera, który obsługuje Państwa ciągnik. Po wybraniu odpowiedniego z listy przechodzimy do ostatniego kroku. Subskrypcja. Naszemu przykładowemu ciągnikowi przysługuje 3-letnia darmowa subskrypcja. Możemy sprawdzić termin uruchomienia i wygaśnięcia subskrypcji oraz ustawić automatyczne jej odnawianie. Następnie wysyłamy wniosek o aktywację subskrypcji do wybranego dealera. W systemie widnieje informacja, iż należy oczekiwać na akceptację centrum serwisowego. Po akceptacji naszego wniosku przez dealera możemy zobaczyć naszą maszynę wśród floty. Ostatni, a zarazem bardzo ważny krok procesu aktywacji to uruchomienie maszyny na wolnej przestrzeni kilka razy w ciągu dnia od momentu aktywacji jej w systemie. Maszyna musi wysłać sygnał do systemu celem zakończenia procesu aktywacji. Zapraszam do korzystania z systemu i zapoznania się z innymi przewodnikami oraz stroną get.akkofonet.com.